No nie jestem rejtanem, ale chciałbym głośno krzyczeć do rodaków, krzyczeć, apelować, a to jest apel powstańca. Czy pani pozwoli, że krzyknę? Proszę bardzo. Hej, młodzi! Ołówki w dłoń. Przyszłość Polski jest wkrótce przed nami. Wasz ołówek dziś, jak dla nas był kiedyś karabin. Hej, kto Polak? Do wyborów. Żyj swobodą, Polsko, żyj. My nie chcemy dyktatorów. Niech to będzie hasłem dni. Chciałbym to tak krzyczeć głośno, żeby doszło do każdego Polaka. Polska jest w nas i musimy ją pielęgnować. Polskę demokratyczną, Polskę europejską. I wierzę, że tak będzie. Panie Stefanie, a co pan robił tuż przed 17, 1 sierpnia 1944 roku? Gdzie pan był? Jakie to były emocje?